3 tygodnie przed wyborami został pan prezesem Tauronu. Pracował pan w tym Tauronie 2 miesiące i parę dni i dostał w związku z tym pensji plus odprawy, wyliczyłem, 662 tysiące złotych. To wychodzi po 300 tysięcy miesięcznie, ponad 300 tysięcy miesięcznie. Takiego fachowca jak pan konkurencja chciałaby natychmiast wziąć i zatrudnić i dlatego należało panu zapłacić prawie 700 tysięcy, tak? Dostaje pan robotę w Enei, będąc radnym sejmiku, będąc ważnym lokalnym politykiem Platformy Obywatelskiej. Panie pośle, bo pański król się nie da oddzielić. No niech się pan nie gniewa, przecież to jest niepoważne. Przecież wszyscy widzą, że dostawał pan tę pracę wyłącznie dzięki polityce pana. No przecież gdyby tutaj siedział inny polityk, polityk z PiS-u i mówiłby to samo co pan, a pan przed radioodbiornikiem tego słuchał, to pan pomyślał, no co za kocopołoj gada. To ja panu powiem po śląsku, no co pan fanzol? No? To są pańskie oceny. Ja wiem, nie szedłem do pracy na 2 miesiące. Dostałem propozycję udziału w zarządzie Tauronu. Nie wiedziałem, kto wygra wybory. To wszyscy wiedzieli, oprócz pana. Ok, teraz nie zarabia, niech się pani gniewa, 300 tysięcy miesięcznie na wolnym rynku. Dlatego, że poszedłem do polityki, bo czuję współodpowiedzialność za to, co dzieje się wokół mnie i wokół pana. To dobrze, że odłożyłem to, bo jakbym parsknął, to mógłbym się zakrztusić. I te pieniądze się im po prostu należały.